Pani Jadwiga z Siedlec od 8 miesięcy mieszka bez prądu. Z tego powodu nie ma ogrzewania ani ciepłej wody, nie może też korzystać z kuchenki. Kobieta śpi w ubraniu pod kołdrą i dwoma kocami. Po opłaceniu czynszu na jedzenie zostaje jej miesięcznie maksymalnie 100 zł. O sytuacji kobiety zaalarmowali nas sąsiedzi, mieszkańcy budynków socjalnych przy ulicy Karowej. Najtrudniej patrzeć na dzieci płaczące ze szczęścia na widok zeszytów czy kredek, lub na kobiety, których marzeniem jest dezodorant w kulce, mówi Anna Dyńka ze Szlachetnej Paczki. Wolontariuszką została po raz kolejny, ale z ludzką biedą i nieszczęściem jeszcze się nie oswoiła. O trudnej, ale bardzo budującej pracy wolontariusza oraz o tym, jak pomóc potrzebującym rodzinom z Siedlec i okolic, przeczytacie w artykule Pomoc na zakręcie. Zakulisowe budowanie większości w Łosickiej Radzie Powiatu dostarcza dużo emocji. Nieoficjalnie mówi się, że za poparcie kandydata z PiS na starostę oferuje się stanowisko wicestarosty. Kogo PiS próbował przekonać i jakie rozdania personalne planuje w powiecie? Warsztaty zdobienia świątecznych pierników, konkursy, zumba dla dzieci, stanowisko z PlayStation, animacje przy muzyce, dużo dobrej zabawy i humoru, a przede wszystkim spotkanie ze świętym Mikołajem. To wszystko czeka na dzieci i rodziców już 1 grudnia podczas imprezy Mikołajki z Tygodnikiem i Galerią Siedlce. Szczegóły w papierowym wydaniu TS i na naszej stronie www.